9 czerwca po godzinie 10 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okien w dawnym hotelu Polonia przy ulicy Kopernika w Dzierżoniowie. Prawdopodobnie było to kolejne podpalenie, ponieważ paliły się papiery i inne palne materiały zgromadzone na drugim piętrze przy palnej ścianie działowej. W dniu dzisiejszym po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w pustostanie budynku po dawnym hotelu Polonia. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy dym delikatnie wydobywający się z jednej z okien od strony rzeki. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do miejsca, w którym miał miejsce pożar, ugaszeniu go przy pomocy jednego prądu wody. W działaniach brało udział 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Skończyło się na startach, nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Na miejsce przybyła policja, zapoznała się z sytuacją. Straty niewielkie. Problemy, które mieliśmy na miejscu, to kontakt z osobą, która ewentualnie mogłaby zabezpieczyć budynek przed dostępem osób postronnych. Wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie. Paliły się faktury, różne papiery nagromadzone w jednym z pomieszczeń na zdaje się, drugiej kondygnacji. W wyniku tego podpalenia doszło do zajęcia się również elementów drewnianych, ścianki działowej oraz okna w tym pomieszczeniu.